Dobry wieczór, Rafale. Dobry wieczór. Dobry wieczór, usłyszeliśmy głos, widzimy naszego bramkarza Augsburga. Rafale, znany jesteś z tego, że zapisujesz piłkarskie cele na karteczce, a później przyklejasz je na lodówce. Zastanawia mnie, czy napisałeś frazę zatrzymać Roberta Lewandowskiego i czy przywiesiłeś ją na lodówce. Muszę powiedzieć, że nie. Chciałem, żeby pomóc zespołowi i zatrzymywać każdego zawodnika drużyny przeciwnej, nie tylko Roberta Lewandowskiego. Wrzuciłeś w media społecznościowe tweeta ze zdjęciem właśnie z Robertem Lewandowskim. Bardzo interesuje nas reakcja rekordzisty. Taka pierwsza, po końcowym gwizdku, kiedy spotkaliście się, przybiliście piątkę. Co powiedział Robert i jak w ogóle ta sytuacja wyglądała? Od razu po meczu Thomas Müller czy Hansi Flick pytali się, czemu aż tak dobrze grałem, te wszystkie piłki Roberta sparowałem czy łapałem. A Robert żartował też, czemu chciałem stanąć na drodze, bo oni zaplanowali imprezę po meczu ze względu na jego rekord, bo myśleli, że go pobije wcześniej. Dawałem radę, choć przegraliśmy mecz 5-2, nie ma z czego się cieszyć. Z jednej strony jestem zdenerwowany, z drugiej strony gratuluję mu tego rekordu, jest Polakiem, czapki z głów. Uważam, że zasłużył na ten rekord, grając cały sezon tak, jak grał. A ja się cieszę, że wystąpiłem w takim spotkaniu i dozowałem emocje swoją dobrą grą praktycznie do ostatnich minut, bo ja osobiście podchodziłem do tego meczu jak nagroda za cały dobry sezon i na Allianz Arenie nie jeden piłkarz by chciał grać, mi to było dane od pierwszej minuty i się tego cieszę, a do tego Polak pobija rekord, więc jestem też dumny, że gram w czasach, gdzie Lewandowski jest maszyną, legendą i robi i strzela rekord za rekordem. Rafale, powiedziałeś w tym spotkaniu i to chcę podkreślić, bo to spotkanie było wyjątkowe z wielu powodów. Przede wszystkim nawet laicy piłkarscy dowiedzieli się o tym, że rekord Gerda Millera Robert Lewandowski może pobić i przez to być może zasiedli przed telewizorami i oglądali. Czy czułeś może nieco bardziej wzmożoną presję i czy tobie jako bramkarzowi było łatwiej utrzymać przez to koncentrację przez pełnych 90 minut, czy może trudniej? Nie no, presja w naszym zawodzie grając w Bundeslidze jest co tydzień, więc presji na boisku nie czułem. Czułem w tygodniu poprzedzającym ten mecz większe zainteresowanie czy polskich, czy niemieckich, czy ogólnie światowych mediów, bo jednak do klubu dużo pytań o wywiady, dużo pytań o ten pojedynek Polaka z Polakiem, żeby pobić niemiecki rekord było. Ja się skupiałem, żeby zagrać jak najlepiej. W pierwszej połowie dostaliśmy 4 bramki, w drugiej połowie zagraliśmy jeszcze o wiele, wiele lepiej. Ale przegraliśmy mecz, no to jest najważniejsze dla zespołu, dla bramkarza. Nie dałem rady powstrzymać czy Roberta, czy zawodników Bayernu Monachium, ale tak jak powiedziałem, myślę, że zapisaliśmy razem się na kartach historii, bo jednak on pobił ten rekord, a Polak też mu tego nie ułatwił, choć tak jak powiedziałem wcześniej, cieszę się, że on ten rekord pobił, bo należało mu się i to nie było tak, że Gikiewicz tylko nastawiał się na Lewandowskiego. Gikiewicz chciał łapać czy bronić piłki wszystkich zawodników Bayernu Monachium. Ty chciałeś łapać strzały czy zagrania wszystkich piłkarzy Bayernu, ale twój trener powiedział przed meczem, będziemy kryć Lewandowskiego, żeby chronić rekord Gerda Millera. Pewnie też z lekkim przymrużeniem oka, ale interesuje nas, czy może przed meczem albo w trakcie, w przerwie spotkania podchodził do ciebie trener, tak jest Rafał, dobra robota, obrońcy, świetnie się spisujecie, byle tak dalej. I znowu jakieś wskazówki, jak tego Lewandowskiego zatrzymać? Nie no, trener w przerwie meczu nas krytykował i powiedział, że nie wyglądamy na zespół bundesligowy i tak nie możemy zagrać w drugiej połowie. W drugiej połowie zagraliśmy trochę lepiej, ale to też nie jest tak, że my się nastawiliśmy tylko na Roberta Lewandowskiego. Wszyscy mieli z tyłu głowy ten jego rekord i że może go pobić. Ale grasz na Allianz Arena z przeciwnikami jak Leroy Sané, czy Serge Gnabry, czy Thomas Müller i każdy z nich jest groźny. Wiadomo, że oni chcieli też pomóc Robertowi ten rekord dzisiaj pobić i żeby minimum to jedną bramkę strzelił. Ale my skupialiśmy się na tym, co my chcemy grać. My chcieliśmy grać z kontry, tak jak zrobiliśmy to w drugiej połowie. Ta druga połowa z naszym wykonania wyglądała dużo, dużo lepiej. Szkoda, że w pierwszej połowie bardzo ułatwiliśmy im zdobywanie bramek, no ale tak czasami w piłce bywa. Nie jest wstydem przegrać na Allianz Arena i nie jeden większy zespół od nas z większymi gwiazdami tam przegrywał.
Rafale, koniec sezonu Bundesligi. Wspomniałeś coś o imprezie u Roberta Lewandowskiego, pół żartem, pół serio pewnie. Natomiast ty i w jaki sposób będziesz świętował koniec 34. kolejki? Bo widać, że spokojnie raczej. Wiesz co, zamknąłem się w pokoju syna, żeby było cicho, bo po 2 tygodniach kwarantanny wróciłem do domu i trochę z tymi dzieciakami muszę pobiegać i spędzić czasu. Z tego co wiem, no w Bayernie mieli kolację na stadionie od razu po meczu. My jeszcze poniedziałek, wtorek mamy testy wydolnościowe, a od wtorku południa urlop 5 tygodni, więc będę chciał trochę odpocząć, zresetować głowę, naładować akumulatory, bo od nowych przygotowań, nowego sezonu, kolejne ciężkie wyzwania, kolejne jakieś tam wysokie cele przed sobą trzeba postawić, żeby uczyć się i być lepszym z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Dla Państwa Rafał Kikiewicz, bramkarz Augsburga. Proszę się do tej postaci przyzwyczaić, bowiem będzie naszym ekspertem w trakcie Mistrzostw Europy. Rafale, bardzo Ci dziękujemy. Miłego wieczoru.